Witam w kolejnym odcinku o owczarku kaukaskim. Dziś chciałbym przedstawić i opisać współczesnego owczarka kaukaskiego. O owczarku kaukaskim mówi się, że jest jedną z najbardziej zaciekłych i niebezpiecznych ras psów. Jest to częściowo prawda. Hodowla owczarków na Kaukazie zawsze miała konkretny cel. Pozyskanie psów najbardziej odpowiednich do ochrony przed drapieżnikami i bandytami, a także do walk wśród swojego gatunku. Czyli prowadzenie hodowli było wyłącznie na jakość roboczą. Dlatego wszystkie cechy fizyczne i behawioralne tych psów obserwowane dzisiaj są zapisane w nich przez najcięższy dobór, gdzie nie było miejsca na pojęcie ładne lub nieładne, ale tylko działa lub nie działa, życie lub śmierć. Jak mówiłem w poprzednim odcinku o owczarku kaukaskim, różnice między aborygennym owczarkiem kaukaskim a współczesnym są bardzo duże. I nie chodzi tu tylko o wygląd, a o charakter i zachowanie. Wiele ludzi spoglądając na aborygenne nie widzi w nich owczarka kaukaskiego. Owszem, aborygen wygląda inaczej, jest drobniejszy, posiada inną budowę czaszki i takiego psa właśnie stworzyła natura. To jest prekursor owczarka kaukaskiego. Psy rozmnażały się samodzielnie, bez pomocy człowieka. Sukę pokrywał najsilniejszy samiec, któremu udało się przeżyć w surowych klimatach Kaukazu, przekazując swoje geny dalej. Żeby zrozumieć dokładnie powstanie tej rasy, musielibyśmy przeanalizować historię około 2,5 tysiąca lat wstecz, z dokładnym opisem wędrówek ludów, podziałów regionów i warunków klimatycznych w danym regionie. A na to niestety nie starczy nam czasu, ani również dokładnych i rzetelnych informacji. Czy nam się to podoba, czy nie? Dziś rasa owczarka kaukaskiego nie jest tak zjednoczona, nie tak monotonna i podobna, jak może się wydawać. Rasa, która powstała pod wpływem konieczności ekonomicznej, doboru naturalnego i warunków klimatycznych przy użyciu metody hodowli ludowej, a nie wymyślonej przez profesjonalnych hodowców. Owczarek kaukaski ma znaczną liczbę typów wsobnych i bardzo szeroką bazę genetyczną, to jest gwarant jego przetrwania. Istnieją trzy rodzaje psów na Kaukazie. Aborygenny, czerwonej gwiazdy i współczesny wystawowy. Współczesnego Kaukaza stworzyli ludzie, prowadząc sztuczną selekcję. Często chowem wsobnym, który był ukierunkowany na służbę wartowniczą. Zaczęło się to w Związku Radzieckim. Psy pełniły funkcję wartowników. Wybierano do tych celów tylko bardzo agresywne i dominujące osobniki. Owczarki typu Red Star są bardzo cennym typem. Można powiedzieć, że jest eksterierowo uszlachetnioną wersją aborygena. Ma bardzo rozwinięty instynkt terytorialny. W latach 50. i 60. zaczęło się podejmowanie rasy z terenów jego pochodzenia. Pierwsza selekcja osobników i konkretne ukierunkowanie rasy. Aż po lata 90., gdzie przez cały okres szlifowano rasę, doceniano jego funkcjonalność i zdrowie. I właśnie przez ten czas jego eksterier uległ zmianie. Do hodowli wybierane były psy z długim włosem i tym sposobem płynnie przechodzimy do czasów współczesnych, czasów koncepcji psów wystawowych. Czas, kiedy od tego typu psów wymaga się rzeczy dla nich nienaturalnych. Przez wiele lat z rasą wszystko było w porządku, ale gdy tylko ludzie zaczęli oceniać je według wielkości, koloru oczu i piękna szaty, zapominając o wszystkim innym, wszystkie podstawowe cechy, które powstawały w nim przez lata, zostały zastępowane innymi, które go zmieniały. Najciekawsze jest to, że nowoczesny typ wystawowy jest najbardziej problematyczny. Charakteryzuje się gigantycznymi rozmiarami, niespotykanymi w warunkach naturalnych, szatą dekoracyjną, złym stanem zdrowia i problemami anatomicznymi charakterystycznymi dla wszystkich dużych ras psów oraz krótkim wiekiem życia. Wydaje mi się, że pasterze, których bądź co bądź można również nazwać hodowcami psów, bo to oni tworzyli tę rasę, patrząc na współczesne owczarki kaukaskie, przewracają się w grobach. Odejdźmy od emocji i osobistych preferencji i weźmy pod uwagę tylko rzeczy obiektywne. Rasy pierwotne typu owczarek kaukaski wyróżniają się naturalnością, odpornością, unikalnym mechanizmem zachowywania zdrowia, terytorialnością, nieufnością wobec obcych, wysokimi zdolnościami adaptacyjnymi, wytrzymałością oraz wrodzonym instynktem, który czyni go idealnym psem. Mówiąc najprościej, jest to jedna z niewielu ocalałych ras, u których przetrwały naturalne instynkty, co prawda niektóre nad wyraz rozwinięte. Siła, godność, szlachetność, inteligencja, piękno. To nie jest pełna lista zalet owczarka kaukaskiego. Ten pies towarzyszył człowiekowi przez tysiąclecia, pozostając jego przyjacielem, ale nigdy nie został sługą. Żeby posiadać owczarka kaukaskiego, trzeba być silną psychicznie i fizycznie osobą. Trzeba mu jasno dać znać, ty i ja jesteśmy w tej samej grupie, ale to ja jestem w niej liderem. Tylko osoba, która postrzega go jako równego sobie, może się z nim dogadać. Także to na tyle dzisiaj, trzymajcie się i cześć!